Halo, halo, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Versus. Dziś przyjrzymy się pojedynkowi między Owenem a Juniorem. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to serdeczne podziękowania dla Mastera, bo to dzięki niemu realizujemy ten odcinek. Pozdrawiam, a teraz przechodzimy do tematu. Owena myślę, że przedstawiać nie trzeba, bo wszystkim znana doskonale jest ta postać. No ale pokrótce. Jest on finalistą pierwszego sezonu, znany jest z obżarstwa, generalnie oskarżony był o nieczyste zagrywki w drugim sezonie, gdzie to Chris zatrudnił go jako przeszkadzajkę, miał rozwaloną szczękę i raz odpadł, po czym wrócił i znowu odpadł. W trzecim sezonie jako tako się trzymał. Izzy z nim zerwała i później dostał kopniaka w zadek z samolotu, po czym wrócił do wariackiego wyścigu w duecie z Noah. I tam dosłownie zrobił recykling wszystkiego. Trochę smrodu, trochę obżarstwa, trochę wszystkiego, czego znamy. Ale mimo co jest to całkiem fajna postać i da się go lubić, bo ma w sobie to coś, czego nikt inny nie ma. Junior z kolei jest chłopaczkiem, który dopiero co poznaje życie. W duecie ze swoim ojcem robił za mózgę, bo jego ojciec... No cóż... Nie zawsze używał tej części, której powinien. Generalnie chłopak, który wstydzi się za swojego ojca na każdym kroku, ze względu na to, że jego ojciec próbuje być na siłę młodzieżowy. Raz zakochał się w Kerry, ale to dosłownie było zauroczenie jednostronne, bo nie oszukujmy się, ale Junior to mało lat. A Kerry to troszkę już starsza osoba, więc z tego mogłoby... Dobra, kończmy to lepiej, bo to idzie za daleko. Więc jak mam oceniać pojedynek ich obu? Powiedziałbym, że Owen by wygrał lightowo, bo w końcu duży chłop i tak dalej, ale z drugiej strony nie można też odjąć tego, że Junior mimo młodego wieku potrafi zaskoczyć jakimś pomysłem, co mogłoby pokonać potężnego golema zwanego jako Owen. Więc wydaje mi się, że koniec końców młody mógłby go pokonać. A wy, co sądzicie o pojedynku tych dwóch? Swoje opinie napiszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I udostępnijcie ten film tak, aby mógł dzięki temu się kanał rozwijać. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu.